Cześć, siema, witajcie, z tej strony MrAdam15, tam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj lecimy z kolejnym sprawdzeniem map, chociaż jak sami dobrze wiecie, map nowych nie ma, ale zaciekawiła mnie mapa Mała Wieś, która przeszła chyba poprawkę, bo ta oryginalna jakoś mnie nie zaciekawiła w ogóle, tutaj niby przeszła poprawkę, więc chcę ją po prostu sprawdzić, z czym to się je. Stoimy na pierwszym landzie numer 1, bo to jest land typowo pod gospodarkę. I z jednej strony bardzo fajnie, bo jest to duży land, czyli można sobie i małą gospę wybudować, dodatkowo gdzieś obok zrobić z tego pole, czy też od razu pójść naprawdę fajną, dużą gospę. Chociaż jest naprawdę to bardzo dużo miejsca, więc myślę, że tutaj na tak ogromną gospę byłoby ciężko, chociaż dobra, mój błąd, bo byłem pewny, że to dotąd jest, a tu już jest łąka, tu już jest pole oddzielne, więc do tego drzewa jest land, więc to nie jest jakaś taka ogromna, więc myślę, że fajną gospodarkę gdzieś tam z mini łąką, czy już z planami gdzieś tam na obory, bo wiecie, jak to teraz można sobie fajnie to porobić. Tak jak mówię, ja bardzo lubię, gdy na mapie jest jedna oryginalna gospa, a potem sobie można budować i są takie fajne place gdzieś już przygotowane przez autora, niż no jest pusto. No w tym momencie jest pusto, bo sami dobrze wiemy, że mamy chyba tutaj 3 landy. Ja chętnie to zaraz sprawdzę, te landy. Pola. Pola są coś w stylu takim moim poniatowskim, taki ze starych dobrych czasów, czyli wąskie, a długie, bo tych pól jest naprawdę dużo. Już powiem wam szczerze, że dawno się nie bawiłem na czymś takim, dawno nie grałem już na wąskich i długich polach, a to tak przypomina mi stare dobre czasy. Pozdrowienia dla Pawsona oczywiście tutaj, bo on robił najlepsze mapy z moich okolic i tam można sobie było to poprzypominać, więc fajnie by było jeszcze do tego wrócić, ale może kiedyś. Sami dobrze wiecie, jak to jest teraz z farmingiem, że nie wszyscy idzie tak, jakbyśmy chcieli. Nawet same takie mapy, żeby nagrać dla was odcinek, niekiedy to jest tydzień, dwa, trzy, cztery, ileś tygodni przestoju. Więc zobaczymy. Ale idźmy dalej. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy, bo tutaj mamy do pokupowania takie kawałki i nie wiem, zastanawiam się, gdzie to jest. Jestem tutaj, to jest 80, ale no tak z jednej strony. To nie jest brama, która by się otworzyła, nawet jakbym to kupił. Tak z ciekawości kupię, co tu się wydarzy. Nie, tutaj żadnego terenu nie mogę nic z tym zrobić, więc to jest po prostu taki teren, żeby tylko był. Ale może gdzieś jest taka jeszcze miejscóweczka. Aha, chyba tu jest też. Nie, to jest. Aha, to jest całość. Czekajcie, ja muszę to z jednej strony oblukać pod tym względem, co my tu mamy. Aha, tu mamy też gospę. I tu mnie blokuje już furtka, ale tu chyba nic też z tego nie widzę, żeby to było chyba grywalne. Bo tak to by mi się otwierało. Wątpię, żeby tak było zrobione, że jak nie mam tego kupione, to to się nie otwiera. Tu jest fajne miejsce, bo to jest taka stara... patrząc, gdyby to było grywalne, to jest fajna gospa, jak za starych czasów, czyli masz na szerokość domu i stodoły, przejazd od razu w pole. Kiedyś pamiętam w moich tam miejscowościach, takie coś było często spotykane. Bardziej mnie ciekawi, czy tu jeszcze jest coś do kupna, jeżeli chodzi o drugie takie miejsce, ale chyba nie, bo to jest gdzieś tu, a tu jest też gospodarka statyczna, więc pod tym względem wszystko jest git. Jest tylko jedno miejsce, którym gdzieś tam możemy sobie to wykorzystać. Teraz tak, pójdźmy sobie i oblukajmy w ogóle całe te pola, bo tych pól jest sporo. Około 98 widzę numerków, więcej nie posiadam takich w moich oczach, więc sporo, około 100 pól, 100 landów, to naprawdę jest bardzo dużo. Klify, więc też fajnie, że tam jakieś zróżnicowanie terenu jest. Moim zdaniem mapa ma fajny potencjał, bo zrobić dobrą, nie wiem jakby to teraz nazwać, dobrą podstawę, bo fajne pola, inny klimatycznie, bo są długie, wąskie, gdzieś teraz mało spotykane, większość gdzieś tam jest z klina, zrobiona w dość fajnym, miłym klimacie, ale brakuje czegoś takiego jak wioski, nie tylko statycznej, ale ogólnie, żeby fajnie były gdzieś tam skupy poogarniane, bo ja już to widzę po minimapie. Dlatego też nagrałem ten odcinek, bo z jednej strony jest to fajna rzecz, która kogoś może ruszyć do przebudowy tej mapy, bo naprawdę mapa ma fest potencjał, jeżeli ktoś lubi taki klimat. Bo to naprawdę fajny, fajny inny klimat.
Jest to zrobione, ale tak, brakuje na przykład tutaj większej rozbudowy na tej wsi, skupów na tej wsi, żeby można właśnie wjechać, do kogoś coś sprzedać, jajka, srajka, nie powiem co jeszcze, a tak to naprawdę trzeba gdzieś pojechać. Pojedziemy, bo są takie rzeczy jak skupy tutaj, ale jednak wszystko jest w jednym miejscu. Mamy coś takiego, o, jak biogazownia, tego nie zauważyłem, ale mamy biogazownię. Aha, przepraszam, nie zauważyłem, no bo jest biogazownia, jakby nie było biogazowni, tak? Ja muszę załączyć te na ten odcinek znaczniki stref interaktywnych, bo wtedy to mi dużo tu też coś pokaże. Jest to rzecz, która jest na przykład taka biogazownia. Jest biogazownia, która jest jakby nieużytkowa, bo tu nic nie mogę zrobić na tej, więc to już jest in minus. Szkoda, bo fajnie ktoś to robi. Mówię, no. Najgorsze jest to, że wiele osób robi mapy, a potem nie myśli, co dalej, jak to wykończyć. No szkoda, bo moim zdaniem mapa ma zajebisty potencjał. Jako w końcu fajna, mała, polska mapa z ciekawymi polami. Ciekawymi, no. Jak kto lubi taki klimat, o to mi chodzi, bo ja lubię ten klimat. Przypomina mi trochę dzieciństwo i też dlatego dążę do tego. Ale na przykład tak widzicie, jest biogazownia, która tak szczerze nie jest użytkowa, więc nie wiem, po co to stoi tu. Dalej, okręgowa spółdzielnia mleczarska, czyli mamy tu mleczarnię, ale pójdźmy sobie tu. Dla pewności sprawnić, tak, mała ceglana mleczarnia, więc jest plus, bo mamy mleczarnię. Ale teraz jak to wszystko wygląda? Aha, mleko można sprzedać i na PGR-ze, i na mleczarni. Na mleczarni największa cena, więc z jednej strony dobre i to. Więc pod tym względem git. Dalej mamy piekarnię GS. Dobra, czyli już coś nowego, coś fajnego i teraz tak, na tej piekarni to jest tylko wiejski skup jaj, czyli tylko jajeczka. Od razu sobie sprawdzam, czy jajka tylko tu. Też jest na PGR-ze, więc na ten PGR na pewno podjedziemy. I coś tutaj jeszcze jest. O, mamy tutaj normalny skup, czyli mamy zboże. O kurczę, no dobra, widzicie, takie coś już mi się podoba. PGR-2 tu jest, tak się nazywa ten skup. Okej, okay, czyli mamy tutaj też skup zboża. To jest na plus. Ten GS, czy tam mleczarnia, jest to fajny stary klimat. Myślę, że jest to do ogarnięcia, ale tak jak mówię, mapa jest jeszcze do takiego gruntownego przebudowania. Kurna, gdybym naprawdę bawił się w to, to sam chętnie bym sobie to porobił. I gdybym miał zdolności na przykład takie jankusowe, to może i bym to naprawdę ogarnął. Ale dobra, lećmy dalej. Bo tutaj tak szczerze tylko te trzy rzeczy i już więcej widzę, że tutaj nic nie ma. Pola i łąki naprawdę spoko. Mówię, ten klimat ma, tylko zobaczcie. Patrząc w tą stronę, gdyby ta wioska, uciekło mi to z głowy. Gdyby po prostu ta wioska była o wiele bardziej rozbudowana, coś tam jest, jeszcze by się działo, więcej tych budynków, naprawdę by tutaj się działo, więc tak jak mówię, jest to fajny stary klimat, bo to jest przerobiona mapa pewnie z 17, 19, nie, ciężko mi to po prostu określić, ale tak czy siak naprawdę ma potencjał i myślę, że jakby ktoś się z nią tak od serca za nią, z głową, to myślę, że to byłoby spoko. No i tutaj kolejna rzecz, którą jest sklep. Sklep jest, maszyn jest zrobiony u wulkanizacji u Stasia. Jest to spoko rzecz, ale nie wiem, czy sklep, a wulkanizacja to jest to ta sama rzecz, o której myślimy. Bo tu mogłaby być u wulkanizacji u Stasia, można by było zrobić tylko naprawę, a sklep po prostu gdzieś indziej wybudować. Na przykład na miejscu tej nieużytej biogazowni, która jest w ogóle bez sensu. Ale to już swoją drogą. Dalej, idźmy sobie dalej. Bo tutaj zaczynamy sprawę, a nie zaczynamy sprawę BGR-u. Tu zaczynamy sprawę jeszcze czegoś innego. Jajka w promocji, chleb za pół free. Tyskie 2 złote. Pod kapslem kod na free tyskie zapraszamy. Żyć nie umierać. Ale fajne takie coś. Pierwszy raz chyba takie coś widzę. Ale tyskie za 2 złote. Coś pięknego. Gdzie my jesteśmy w ogóle tak woli ścisłości? Jesteśmy na skupie i PGR, czyli tutaj możemy sobie jajeczka sprzedać. No jest to fajna rzecz kolejna, która mi się podoba, bo zawsze to gdzieś takiej staroci trochę daje. No i stary, poczciwy PGR. Tu mamy na pewno tak. Mamy skup jeden. I jest to skup PGR pewnie jeden, a jak? Bo wjeżdżamy tak samo jak tam. Tu mamy rzeźnika, czyli handlarz zwierzętami. Nie mam budynków, to nie mogę nic zrobić. Kurde, czym dłużej jestem na tej mapie, tym bardziej chciałbym ją sobie tak pod siebie zrobić.
zbudować gospę i coś na niej tu pograć. Naprawdę chętnie, bo to jest zawsze coś nowego, ale swoją drogą. Tu domyślam się, że mamy skup słomy. Dalej za skupem słomy tu gdzieś skitrane. Boże, co to może być tu skitrane? Tak? Mlecza... Nie, Boże, skup kamieni polnych. Ja pierdzielę. Z jednej strony spoko. Bo jest to mega, mega skitrane. Tu czy mamy coś w tym, tym? Nie. Tu mamy fajnie porozsypywane w hali, czyli zostaje nam tylko ostatnia rzecz, czyli ziemniaki i buraki, czyli PGR okopowe. Fajnie, że to jest po dwóch stronach gdzieś te skupy poogarniane, ale brakuje mi na pewno czegoś w tej stronie mapy, bo wszystko jest na dole, a ta góra jest związana tylko i wyłącznie z polami i to by było na tyle, więc pod tym względem na pewno mogłoby tu się coś rozwinąć. Ale ja jestem osobiście zadowolony pod względem tego, że ktoś z PGR-u, takiego PGR-u zrobił fajny skup. Jest git, tak, że tu można dojechać tędy. Tu jest jeszcze fajnie, bo ten sklepik. Jedziemy dość fajną stroną. Tą wulkanizację bym w ogóle zostawił jako naprawiator, jak to się mówi. Ale ogólnie ta strona mapy jest spoko, bo tu coś się dzieje. Ale na przykład tak, tu już mogłyby być zamiast łąk, czy zamiast tego pustego placu, tu jakieś domy, tu coś innego. I naprawdę by to miało ręce i nogi, naprawdę, bo podoba mi się klimat. To jest mój, tak jak mówię, to jest mój stary, poczciwy, poniatowski klimat. Będę się powtarzał co nie miara. Ale no tak to wygląda i naprawdę pod tym względem myślę, że tutaj mapa wygrywa. Nie wiem, czy może kiedyś grałem, bo na, nie wiem, nazwie Mała Wieś kiedyś na pewno grałem, ale czy to była ta sama mapa, to naprawdę musiałbym się to cofnąć. Ile lat do tyłu, nawet nie chcę myśleć. Ale jeżeli wam się podobała ta mapa i któryś z was, moich widzów, jest tak uzdolniony jak na przykład Dżangus, który umie takie rzeczy robić i ma chęć ją troszeczkę przerobić. Tak jak ja sobie tu trochę mówiłem, lub jeszcze bardziej upiększyć, to piszcie do mnie, bo ja chętnie takie coś bym z wami porobił, bo naprawdę moim zdaniem brakuje takich map, a jeżeli ma mapa potencjał i by ją tylko ulepszyć i myślę, że to nie zajmuje aż tak dużo czasu, bo myślę, że to jest parę dni siedzenia i fajnie by to się upiększyło, to wiecie, gdzie do mnie pisać, a ja na pewno się z wami skontaktuję i sobie pogadamy na ten temat, ale to tylko tak na koniec mówię, jakby się komuś naprawdę zachciało, bo mi naprawdę w serduszku teraz tak troszeczkę ciepło się zrobiło i nie dlatego, że jestem stary i mam problemy z sercem, tylko dlatego, że naprawdę tutaj fajnie to wszystko wygląda. Ja serdecznie dziękuję za ten odcinek, zostawcie łapkę w górę i czekajcie na kolejne odcinki. Na razie, pa, pa.